Wyszedłem z psem nad rzekę. A tu takie grzyby po drodze. Siemaneczko, witajcie na kolejnym grzybobraniu. Dziś sprawdzam moje znane miejscówki, czyli las w Skarżysku Kamiennej, czyli w moim rodzinnym mieście. Byłem tutaj w sumie tylko dwa razy i to było w sierpniu, czyli w tym wysypie sierpniowym. Raz udało mi się uzbierać sporo, drugim razem niestety praktycznie nic, ponieważ była duża susza. No i idę zwiedzić miejscówki, zobaczymy, czy tutaj też wysypało grzybami, tak jak w Lesie Bronkowickim, gdzie zbierałem w ostatnich filmach. Pogoda dzisiaj jest naprawdę świetna, ponieważ ochłodziło się troszeczkę, także jest idealna pogoda do zbierania grzybów. Jak widzicie, świeci słoneczko, a nie jest jakoś mega gorąco, jest właśnie tak centralnie, żeby założyć jakąś koszulę czy bluzę, więc idziemy zbierać grzybki. Mam nadzieję, że to grzybobranie się uda. Jestem właśnie w mojej pierwszej miejscówce i muszę powiedzieć, że już na samym starcie mamy grzybki. Tutaj znalazłem takiego prawdziweczka, muszę go wyczyścić, takiego niedużego jak widzicie, a tu mamy drugiego. Takiego dosyć wyrośniętego, ładnego, trochę podgryzionego. Obstawiam, że nie, że będzie robaczywy, ale i tak go zabierzemy, ale czekajcie, bo tu chyba jest jeszcze jeden. Aha, tu był jeszcze jeden, ale już go ktoś zabrał albo zjadł. Także ja zabieram tego, wyczyszczę tego, no i prawdopodobnie będą to pierwsze dwa prawdziwki, które dzisiaj znalazłem. Jeśli chodzi o ten las, to zbieram w nim od dzieciaka, czyli w zasadzie ponad 20 lat. I zawsze był mega urodzajny. Teraz niestety zrobili tutaj wycinkę, jak zresztą widzicie, no jest powywalane dużo gałęzi, dużo pościnanych drzew. Jest to troszeczkę przykre, no ale nic na to nie poradzę. Tak czy inaczej, grzyby są, już pokazuję wam następne. Tamten mały oczywiście był zdrowiutki, poprzedni. Natomiast ten duży był totalnie zjedzony. A tutaj mamy dwa kolejne prawdziwki, zobaczcie jaki ładny. Tu jest jeden i tu jest drugi. Taki maciubci, także ja się jeszcze tu rozejrzę, ponieważ tutaj jest taka moja miejscówka, gdzie zawsze jakby jak te małe drzewka tutaj rosną, to tutaj zawsze dużo prawdziwków było. Także rozejrzę się tutaj w koło, zobaczymy, czy jeszcze coś uda mi się tutaj wydłubać. Ten większy kapelusz zdrowy, tak czy inaczej będę zbierał dzisiaj również grzyby na suszenie, także takie w miarę z sitem też będę zabierał. Ten mały był totalnie zjedzony, tutaj go pokroiłem, a tutaj jak nagrywałem, to w zasadzie tu miałem buta i praktycznie zdeptałbym tutaj jeszcze jednego, chociaż może nawet go lekko depnąłem. Tak czy siak mamy tutaj trzeciego. No a teraz udało mi się znaleźć tutaj ładnego podgrzybeczka, zobaczcie jaki fajniutki, rośnie sobie na takiej, nie wiem, to chyba pień jakiś stary jest, ale wygląda fajnie, także zabieramy go. No i proszę bardzo, kolejny prawdziweczek. Jak na razie te miejsca tutaj, znaczy to pierwsze miejsce można powiedzieć, nie zawodzi. No co prawda nie znalazłem tutaj za dużo, sam widzicie jakieś takie maluchy. O, a tutaj rośnie mała panienka, dopiero się rozwija. No ale panienek dzisiaj nie zbieram, pierogów raczej robić nie będę. No, popatrzcie, gałęzie, pościnane drzewa, a tu taki prawdziwek. Kiedyś o wiele przyjemniej się tutaj chodziło, właśnie jak nie było tych gałęzi. W sumie było tu bardzo podobnie jak teraz w tamtej części Lasu Bronkowickiego, które widzieliście w poprzednich filmach. No ale cóż, grzyby i tak są, więc szukamy. Wczoraj w nocy troszeczkę padało, no ale i tak ten las jest strasznie wysuszony, a teraz patrzcie, tu mam podgrzybki 3. 4, tylko jakieś takie kurcze ponadgryzane. Obawiam się, że mogą być robaczywe, ale zaraz to sprawdzę. No i tak jak przypuszczałem, zobaczcie, totalnie zjedzone, tutaj powyjadane, ale dwa były dobre. O, ten na przykład był dobry, proszę bardzo, elegancki. I tutaj jeszcze jeden też był dobry. No, także szukamy dalej. No i mam kolejnego prawdziwka, proszę bardzo, taki fajniutki, o kurczę, piękny, mam nadzieję, że będzie zdrowy, bo teraz obecnie robię grzyby do słoiczków, robię to pierwszy raz w życiu, muszę się wam pochwalić i właśnie tego typu grzybki są idealne do słoiczków, także mam nadzieję, że on będzie zdrowiusieńki. Daleko szukać nie musiałem, zobaczcie, kolejny piękny.
Gdyby wszystkie grzyby były takie jak ten, to by była rewelacja. Twardziutki, zdrowiutki, no po prostu coś pięknego. Takich grzybów potrzebuję więcej. Znalazłem kolejne podgrzybki. Pierwszy z nich niestety totalnie zjedzony. Drugi to w ogóle jest obgryziony taki, zobaczcie. Jakby cały kapelusz ma zjedzony. No i tutaj mam jeszcze dwa. Jeden taki olbrzymi. On już się sam przewraca. Zaraz go okroję. Chociaż może być zdrowy, zobaczymy. Ale też one coś, nie wiem co to tak jeje, te podgrzybki, ale same kapelusze są takie obgryzione. A tutaj jest zagrzebany jeszcze jeden. Także sprawdzę, czy są zdrowe. No niestety, tak jak się spodziewałem, sito. Ale to nic. Tych podgrzybków tutaj jest dużo. Co jestem dosyć zaskoczony, ale to fajnie, bo podgrzybki to też bardzo smaczne grzyby. Przed chwilą znalazłem kolejnego podgrzybka. A tutaj patrzcie, co na mnie czeka. Jaki gagatek. Dobra, mamy kolejnego prawdziweczka. Proszę bardzo, taki o. Patrzcie, kto tutaj z daleka na mnie czeka. No kurczę, coś pięknego. Ale teraz mam miejsce z podgrzybkami. Patrzcie. Tutaj są dwa takie piękne. Tutaj jest jeszcze jeden. Tutaj są dwa kolejne. I tu jeszcze jeden. Super. O, czekajcie, bo tu jeszcze z daleka chyba, tak? To też podgrzybki? Tak, to też podgrzybki. Nie, czekajcie. Tak, to też są podgrzybki. O kurde, nieźle. I mamy dzisiaj pierwszego ceglaka. Właśnie tutaj, w tym miejscu zawsze znajduję ceglaki. Także to miejsce też nie zawodzi. Pierwszy ceglaczek. Proszę bardzo. Powiem wam, że uwielbiam to uczucie, kiedy idę w różne takie moje miejscówki i zawsze w tych miejscówkach są te same rodzaje grzybów. Tak jak przed chwilą tam znalazłem tego ceglaczka i tam zawsze znajdowałem ceglaki, tak teraz przyszedłem tutaj i tu zawsze były takie piękne borowiki. Popatrzcie, tutaj jest jeden, a tam przybliżę wam jest drugi. O pięknym kolorze, no tylko spójrzcie. Jakieś kilku dobrych minut zbieram same podgrzybki. No i patrzcie, tutaj mamy kolejne. O, proszę bardzo, tam jeszcze jeden i tu jakiś zjedzony. Także, no też w sumie spoko. Po podgrzybkowej przerwie wreszcie mam prawdziwki, tylko tak. No, tutaj to już jest totalnie żuczki zjadły, te dwa. Ale tutaj mam jeszcze jednego. O, i ten powinien być dobry. Dobra, mam jakieś fajne miejsce. Jeszcze nie wiem, ile dokładnie ich tu jest, bo na razie widzę 4. Czekajcie, dobra, bo tu jeszcze jest mały, więc to będzie 5. Ale tak, tu są 2. Tu jest mniejszy. Tu jest kolejny. Zobaczcie, jak to fajnie tu wygląda. I teraz tak, żebym tylko nie podeptał, bo tu widzę kolejnego. Proszę bardzo, tu jest jeszcze jeden. No i ja się tutaj rozejrzę, bo... No to miejsce naprawdę wygląda fajnie. Okej, tu jest jeszcze jeden. Proszę bardzo. No, także ja się rozglądam dalej. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy kolejnego kandydata od zabrania. Proszę bardzo, w takim pięknym mchu. I to na środku drogi oczywiście. Powiem tak, straszna susza jest tutaj w lesie. Mimo, że coś tam padało przedwczoraj, no to jest dosyć sucho. I zdecydowanie w lesie brąkowickim jest o wiele więcej grzybów niż tutaj. Ale wydaje mi się, że jeśli tutaj popada, to naprawdę też się pojawią. A teraz mam prawdziwka, którego zaraz wam pokażę. O, takiego właśnie. Proszę bardzo. Jestem teraz na mojej miejscówce z ceglakami. Zawsze tu są i raczej mnie nie zawiedzie. Tak mi się coś wydaje, bo mam już pierwszego ceglaka. No i taki trochę mięciutki. Czekajcie, bo nie mam jak go wyrwać. No, także jeden już jest. Szukamy dalej. Dokładam teraz dwa kolejne ceglaki. Jeden niestety mocno zjedzony tu był. Żuczki się nim zaopiekowały. No ale dobra, dwa kolejne lądują w wiaderku. Mam kolejne grzybki, a mianowicie dwa ceglaki i... O, i szatana. Myślałem, że to podgrzybek, ale tutaj mamy szatana. No i kawałeczek dalej dorzucam kolejne ceglaki. O, będzie ich 3.
Przynajmniej na razie, bo w tym mchu może być ich więcej. A ładna tutaj miejscu. Oj, dobra, jest nawet czwarty tam, taki większy. Także super. Ja powoli kieruję się już w stronę domu. Powiem wam, że tutaj są grzybki, ale trzeba się za nimi nałazić. A dzisiaj niestety nie mam aż tyle czasu. O, akurat mam prawdziwka. Czekajcie. Wyjmę go specjalnie dla was. O, ślimak go jeszcze je. Dosyć suchy taki. Dobra, pokażę wam go ze ślimakiem razem. O, takiego znalazłem. No i co mogę powiedzieć? Grzybki są, ale trzeba się naprawdę nachodzić. Zdecydowanie w tym lesie bronkowickim, w którym ostatnimi czasy bywałem, jest o wiele więcej tych grzybów i przyjemniej też się tam chodzi z tego powodu, że tutaj powycinali duże hektary lasu. No ale nic, myślę, że wpadnę tutaj jeszcze, bo oczywiście mam tutaj bliziutko, także jeszcze na pewno będą stąd filmy. No i co, tak jak powiedziałem, kieruję się w stronę domu, jeżeli jeszcze coś znajdę, to wam oczywiście nagram. Mam jeszcze prawdziweczka kolejnego. O, proszę, na chudej nodze taki spróbujemy go wyjąć. O, chudziutki taki, zobaczcie. Tutaj mam jeszcze jednego. Takiego mocno odgryzionego. Nie wiem, czy coś z niego będzie. A, no coś z niego będzie. Czekajcie, muszę go jakoś... Aj, lewą ręką, nie umiem lewą ręką wykręcać, wyjmować grzybów. On głęboko siedzi. Dobra, ja go wytnę po prostu, bo długą ma tą nogę. Dobra, mam tutaj podgrzybeczka. A teraz pokazuję wam coś jeszcze, bo tak naprawdę podgrzybek był gratisem. Do tych oto dwóch pięknych prawdziweczków. A w zasadzie trzech, bo wyłączyłem nagrywanie, a tam stoi jeszcze jeden. O, proszę bardzo. Dobra, moi mili. Ja już szybszym krokiem kieruję się w stronę domu. Także raczej już chyba nie znajdę nic ciekawego, bo zaraz wychodzę na drogę. W komentarzach możecie dać znać, jak tam u was z grzybami w waszych rejonach. No bo jak widzicie, w moich okolicach no jest mocno średnio. Czy no, ponad pół wiaderka jest, ale w porównaniu do tego, jak jeździłem tam do bronkowickiego lasu, no to jest bieda. Tak czy siak, spacerek fajny. Udane grzybowranie. Mam nadzieję, że razem ze mną miło to spędziliście ten czas. Także nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych grzybobrań. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Na zakończenie macie takiego prawdziwka. Zostawcie łapkę.